Radio Kraków Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o kolejnej odsłonie projektu Cyberświadomi w domu i szkole, projektu realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Porozmawiam z Michałem Twardoszem, wiceprezesem Think Tanku Fundacja Projekt.pl, edukatorem, trenerem. No, i ekspertem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Australia wprowadza zakaz korzystania przez uczniów przed 16 rokiem życia z mediów społecznościowych. Czy to w Europie, w Polsce również byłoby do powtórzenia? Można by odpowiedzieć bardzo krótko. To jest konieczne powtórzenia. E, oczywiście, my traktujemy to trochę, niestety, jako ciekawostkę z dalekiego świata z, z bardzo dalekiego świata. Natomiast gdy Przyglądniemy się politykom tym centralnym, państwowym, które są w Europie, to się okazuje, że niestety Polska jest na szarym, szarym ogonie, a nawet na końcówce tego ogona, ponieważ większość krajów, większość państw uregulowała stosunek szkolny do smartfonów, uregulowała sposób korzystania z tego smartfonami. I tutaj słowo uregulować jest kluczowe, ponieważ znamy naszą polską, słowiańską mentalność, nasze podejście, które mówi, każdy zakaz z zasady jest zły, jest z zasady zabraniem pewnej wolności. To jest o Oczywiście jakoś historycznie zrozumiałe, natomiast na gruncie tych problemów, tych wyzwań, które mamy, no to jednak uregulowanie nie zawsze oznacza zakaz, ale zawsze oznacza pozytywną zmianę. No ale czy ten zakaz to jest jednocześnie znak równości pomiędzy korzystaniem z mediów społecznościowych i w ogóle korzystaniem ze smartfonów jako takich? Tu mamy kilka kwestii. Po pierwsze, e jeśli chodzi o ten sam zakaz albo uregulowanie sposobu korzystania w szkole. To jest kwestia, która powinna opierać się o bardzo precyzyjne badania dotyczące sposobu funkcjonowania. Po pierwsze ucznia, ale po drugie szkoły jako systemu. No i tutaj też to, co jest mi bardzo bliskie, poprzez projekty, które realizujemy, gdy sięgniemy do badań naukowych, na przykład badania prowadzonego przez pana profesora Bogusława Siwerskiego, dotyczącego tego czasu, jaki uczeń skupi się... Jaka ta jego uwaga, jaka absorpcja treści z lekcji jest w rzeczywistości, no to dochodzimy do wniosku. Mamy badania, które to potwierdzają, że uczeń polskiej szkoły podstawowej uważa na lekcji średnio przez 6 minut. 6 minut. 6 minut. Do tego dodajmy to, co też wiemy z badań, czyli jedno spojrzenie na ekran smartfonów, czyli dostarczenie niebieskiego światła, mechanizm dopaminowy potrafi to wybudzić i zabrać uwagę na 25-35 minut. W konsekwencji możemy przypuszczać, i to nasze przypuszczenie jest bardzo bliskie pewności, że w wielu polskich szkołach dziś, jutro odbędą się lekcje, w których nikt nie uważał, który nikt z nic nie wyniósł. Nie dowiedział się niczego nowego. No i to jest ten punkt zerowy naszej rzeczywi rzeczywistości. No ale dobrze, to nie jest taki rodzaj myślenia magicznego. Zakażemy, to znaczy zrobiliśmy wszystko, co, co powinniśmy zrobić. Mamy spokój. Młodzi ludzie nie korzystają z mediów społecznościowych. Możemy przyjąć ten paradygmat. Możemy przyjąć ten paradygmat. Ale znów wróćmy do badań, które są badaniami naukowymi, czyli falsyfikowalne, pewne, uniwersalizowane i tak dalej. No i spoglądamy do kraju, który na pewno nie utożsamia się nam tak w pobieżnym rozumieniu jako kraj jako kraj nierozwinięty, jako kraj szalony w swojej polityce, czyli na Norwegię. Kraj, który w wielu przykładach życia, chociaż społecznego, stawiany jest nam za wzór i sami z zachwytem patrzymy na Norwegię. W Norwegii uregulowano sposób korzystania, jeśli chodzi o telefony komórkowe i inteligentne zegarki, czyli smartwatche, bo to też jest... Ten sam problem, chociaż niestety często pomijany ze względu na format chyba tegoż urządzenia, zakazano korzystania z urządzeń ekranowych, smartfonów, smartwatchów na lekcjach i po pewnym czasie od wdrożenia tego zakazu przez resort odpowiedzialny za to, czyli norweską dyrekcję do spraw edukacji, sprawdził Instytut Zdrowia Psychicznego i jakie są tego rezultaty. I rezultaty są po prostu oszałamiające, ponieważ 30% to jest ten obserwowany spadek wizyt u specjalistów zdrowia psychicznego, zarówno u psychologów, jak i u psychiatrów młodzieży, która uczęszcza do szkół, w których zakaz jest w 100% respektowany i realizowany. Z tym też nie ma problemu, ale z drugiej strony mamy od 43%, bo to dotyczy chłopców, do 46%, dotyczy to dziewcząt, przypadków spadku bulingu, czyli cyberprzemocy i nękania cyfrowego. No i jeżeli mamy to w sposób obiektywny, zbadany i wiemy, że to działa i mamy niesamowicie pozytywne rezultaty, to możemy powziąć też takie przypuszczenie, że w przypadku polskim działałoby to co najmniej podobnie. Ale dlaczego zakładamy zakaz? No w, e, w Australii mówimy o mediach społecznościowych, tu rozumiem, rozszerzamy kontekst i mówimy o zakazie w ogóle korzystania w szkołach e, z, ze smartfonów, zamiast e, no, czegoś innego, zaproponowania użycia smartfonów, także i mediów społecznościowych, jako narzędzie edukacyjnego, społecznego, socjalizującego. Dlatego podkreślamy uregulowanie, bo uregulowanie nie jest tożsame z zakazem. Uregulowanie to jest jasne, precyzyjne, ścisłe określenie tego, czy i w jakich przypadkach można tych urządzeń korzystać i czyje to powinny być urządzenia. Czy to powinny być model mojego własnego urządzenia, czyli telefonu młodego człowieka, czy model, w którym na przykład szkoła dostarcza tablety albo komputery. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że tych pozytywnych przypadków, jeśli chodzi o zastosowanie smartfonów, jest na pewno wiele. Nie by nie robić kryptoreklam, jest mnóstwo aplikacji, które pozwalają testować, robić quizy, etc. To wszystko jest oczywiście jednoznacznie pozytywne, ale pod warunkiem, że jest też efektem świadomego, e, dobrze zaplanowanego zastosowania przez nauczyciela, a nie dziełem zupełnego przypadku, w myśl i oczywiście przepraszam wszystkich nauczycieli, ale w myśl zasady nie mam pomysłu, co zrobić na zastępstwie. No to może wprowadzimy taką czy inną aplikację. To jest podejście, które nie jest rekomendowane w oczywisty sposób, natomiast one niestety się zdarza. No ale wie pan, jak wyglądają zajęcia na uczelni i pewnie w tych wyższych szkołach, wyższych klasach, w szczególności w szkołach ponadpodstawowych, nauczyciel albo wykładowca mówi i jednocześnie te wszystkie informacje są sprawdzane przez studentów, przy, przy, czy przez uczniów w smartfonach. Jednocześnie sięgają do, do źródeł, jednocześnie do tekstów źródeł Sięgają, no dziś tak wygląda edukacja. Możemy powiedzieć tak, gdzieś taka idylla istnieje. E, może niekoniecznie ta idylla istnieje w miejscach, w których możemy być, e, bo tak niestety nie jest. Każdy smartfon, to oczywiście w domyśle, jest podłączenie stałe do, do sieci, to Wi-Fi. Stąd też mówimy pokolenie Always On, chociaż tu już jest te, pewna terminologia nieco przeterminowana ze względu na te dynamiczne zmiany. E, I dostarczenie po pierwsze bodźców rozpraszających, powiadomienia, które rozpraszają, po drugie, jest to coś, co psychiatrzy bardzo często podkreślają, ale nie tylko ten multitasking, który sprawia, że nasze umiejętności, nasze możliwości skupienia się, koncentracji są znacznie krótsze. No nie bez powodu, już 20 lat temu profesor Gary Small pisał o brain gap, czyli luce mózgowej, że te dynamiczne zmiany nowych mediów sprawiają, że inaczej funkcjonuje mózg. I teraz, konsekwencją, którą my widzimy, jest na przykład niższy poziom krytycznego myślenia, niższy poziom empatii, a także kłopoty z koncentracją, kłopoty z rozumieniem tekstu czytanego, kłopoty z syntezą, analizą i wiele, wiele innych. To wszystko ma swoje źródło no właśnie w nieuporządkowanym, nadmiernym korzystaniu z urządzeń ekranowych. I jeżeli zadamy sobie to pytanie. Czy my chcemy i co my chcemy modelować, jakie postawy, jakie zachowania, czy dla nas empatia jest ważna, czy dla nas altruizm jest ważny, czy myślenie krytyczne w zalewie infosfery, ogromnym zalewie przez fake newsy jest ważne, no to musimy rozsądzić. No właśnie, rozsądzić, ale znowu nie na takim poczuciu wewnętrznym, które jest oczywiście bliższe sercu, ale jednak na podstawie powinniśmy rozsądzić danych, badań naukowych. Które podejście jest dla nas ważniejsze, dla nas jako dla całego społeczeństwa? A nie myśli pan, że gdyby to było tak jednoznaczne, no to resort edukacji dawno już wprowadzałby zmiany idące w tę stronę, no właśnie zakazu korzystania, jak w Australii przypomnę, pan wskazywał Norwegię, zakazu korzystania z mediów społecznych? Nie ja myślę, że to jest tak jednoznaczne, dlatego resort chociażby we Francji i wielu, wielu innych państwach jednoznacznie zakazał korzystania. Dlatego resort odpowiedzialny za edukację w Zjednoczonym Królestwie, czyli system bez konstytucji przypomnijmy dosyć specyficznym, w którym te zakazy nakazy zazwyczaj mają charakter zwyczajowy, zarekomendował jednoznacznie wybór zakazu mocnego uregulowania. No i jeśli przyjrzymy się na to, czy Francja, czy Wielka Brytania jest państwem poważnym, niepoważnym, czy tam resort działa, nie działa, no to możemy jednak sądzić, że te dane, że te informacje są e, istotnie ważne i one są obiektywne. Do tego można oczywiście pewnym takich, w tym, na didaskaliach, gdzieś tam na marginesie dopisać głośny proces pomiędzy kilkunastoma stanami w Stanach Zjednoczonych, a korporacją Meta czy, czy Alfabet. O praktyki stosowane w gromadzeniu danych, o funkcjonowanie i mechanizmy uzależnienia, jeśli chodzi o media społecznościowe. No i wtedy zobaczymy, że liczba tych danych, jakość tych danych i to, co możemy uznać za pewne dziś, zgodnie z naszym stanem wiedzy, no jest jednoznacznie po stronie uregulowania. I oczywiście nie ma co straszyć zakazem, mówić zakaz i nic. Zakaz jest tylko jednym z elementów. Jednym z elementów. Gdy szukamy jak zawsze jakichś odniesień, w innych, w innych Obszarach rzeczywistości, no to popatrzmy na prawo jazdy, bo to jest coś rewelacyjnego. Uznaliśmy, że samochód jest świetnym narzędziem, potrafi zrobić krzywdę. Dlatego mamy e, kursy, mamy szkoły certyfikowane, mamy ośrodki ruchu drogowego, mamy egzamin. Większość osób nie, nie zdaje z tego egzaminu praktycznego, wjeżdżając na drogi, abstrahując od tego, czy to jest e, prawidłowe, czy nieprawidłowe, uznaliśmy kolektywnie jako społeczeństwo, że to jest. Ingerujące nie tylko we mnie, ale także w bezpieczeństwo innych ludzi, to jest ważne społecznie, dlatego stworzyliśmy system pewnej kontroli, nadzoru, dozoru i reglamentacji dostępu do dróg. Jednocześnie 70% świata ma dostęp do internetu. Wiemy, jakie zagrożenia, nie wyłączając tutaj terroryzmu, rozsiewa się przez internet, i my uznajemy, no dobrze, siedmiolatek poradzi sobie, a on będzie w stanie ocenić merytorycznie, myśleniem krytycznym, co jest dobre, co jest złe, co ma negatywny wpływ na niego. Tak uznaliśmy i to jest nasza rzeczywistość, niestety. No to już tak na koniec, tak jednoznacznie. Jest pan, czy byłby pan zakazem, za zakazem używania w szkołach smartfonów i zakazem korzystania z mediów społecznościowych uczniów przed 16 rokiem życia? Jednoznacznie jestem za kwestią uregulowania, i tutaj warto jeszcze dopowiedzieć, regulując, dajmy głos nauczycielom, niech nauczyciele, niech dyrekcje w autonomii alternatywnej, takiej autonomii jednostek edukacyjnych decydują na jakich zasadach i czy w ogóle. To znaczy każda szkoła sobie będzie wprowadzać każda takie zasady? Każda szkoła sobie na podstawie jasno określonych przepisów, które dadzą uprawnienia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i poszczególnym nauczycielom konkretnych przedmiotów. To tyle dzisiaj o zakazie używania smartfonów w szkołach. Michał Twardosz, wiceprezes think tanku Fundacja Projekt.pl, trener, edukator, no i oczywiście ekspert Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Radio Kraków.